Doszedł jeszcze jeden regulator, jest Mark 3. Taki sam, 60. Teraz działa pod polikrystaliczne. Jak widać 800 W idzie ponad. Już magazyn 13 godzina, to już magazyn doładowany. Za bardzo obciążenia nie ma, piekarnik chodzi, ale piekarnik on się włącza, wyłącza. Wi-Fi jest. Nie wiem czemu niebieskie się nie pali na tym drugim, ale działa. Teraz mam dwa właśnie. Tu mam poli i mono. Jakby dwa stringi takie zrobione po dwa regulatory. Daję sobie poli. Wczoraj uruchomiłem dopiero. 270 teraz daje. 9. No jest napełniona bateria. Zresztą widać. No, 2,5 już wyprodukowało na tym. Możemy sobie podejrzeć mono też, jak to wygląda. Mono daje 790 teraz w tej chwili. I 3,2 wyprodukowało dzisiaj. Fajnie działa. Dołożony magazyn też fajnie działa. Napięcie nie spada poniżej 27. Nawet jakbym mocno obciążał go. To nie widziałem mniej niż 27 do tej pory. Miałem coś ten się spierdzielił. Będę musiał wymienić. Woltomierz. No i się działa tak fajnie. 850. I tu 800 też. Ponad. No, jakby nie był magazyn doładowany. Bo większe obciążenie, to by więcej dał. Tak by to wyglądało. Idę jeszcze na dach. Jeszcze na dachu. Słoneczko ładne. O, jest wysoko. Jest 14 maj, coś takiego, czy 15. Bardzo wysoko jest, 13 godzina. W sumie optymalna, można powiedzieć. Ale nie są podłączone wszystkie polikrystaliczne. A dlaczego? Dlatego nie są, bo ten jeden nie działa. To jest się kolejny spierdzielił, wygląda na to. Nie wiadomo kiedy to nastąpiło. Ale daje jakieś 11 V, miał zamiast 30 tam paru. Prawdopodobnie gdzieś korozja, tu woda widać. Może ścieżka gdzieś wpadła, jedna. Dlatego są te dwa połączone ze sobą, tamte dwa połączone ze sobą. Te dwa Q-celsy połączone ze sobą. Tamten jeden w ogóle odłączony jest. Dobry. Wczoraj pomyłem panele. Dużo było tego pyłu właśnie na nich. Widać. Prawdopodobnie gdzieś z drzew ten pył. Tam chociażby widać drzewo. Dużo kwiatów ma, to na pewno też pyli. Nic żadnej sensacji, nie ma co szukać na siłę. Wczoraj umyłem panele wieczorem, a już mają. Trochę się zrobił kurz. Biały taki.
gdzieś 6 kWh wychodzi dziennie z użycia. Woda grzeje, trochę krypto pokopię, chociaż krypto się za bardzo nie opłaca. No ale to mi zależy. Na tej jednej karcie niech zachodzi. Może jeszcze cena wzrośnie kiedyś. Nie będę sprzedawał i tak się nie opłaca za taką cenę. A jak wzrośnie, to mi też wzrośnie. To co zgromadziłem. Niech sobie kopię, tak do września mogę sobie kopać. No i tyle. Dałoby się, nie wiem, jakąś klimę kupić, jak będą gorące dni czy coś. Nie wiadomo co z tym prądem robić. I mamy rachuneczek, czyli prognoza rozliczenia sprzedaży za okres 22.11.2021 rok do 13.05.2022, czyli w sumie za zimę troszkę, późna jesień, troszkę wczesnej wiosny. To nas interesuje oczywiście zużycie w kilowatogodzinach. Wyszło 140 tylko. No i druga rzecz, która nas interesuje, to oczywiście kwota 132 zł bym musiał zapłacić. No ale miałem nadpłatę, bo tak dziwnie sobie naliczają oczywiście. Czyli niby powinienem zużyć 280. Do tego co widzę. No ale zużyłem 140. Czyli mi zwrócą 73 zł. Tu jest prognoza, naliczyli mi 11 kWh na miesiąc, z czego to nawet jest bardziej realne. Nawet nie wiem, czy tyle zużyję, bo obecnie to w ogóle pewnie nie korzystam z ich prądu. Kocha oświetlenie, ale o ile to oświetlenie zeżre. Myślę, że nawet nie tyle na miesiąc. Czyli do zapłaty mam 23 zł i 69 groszy finalnie. No bez nadpłaty no 97, no jak na pół roku to i tak jest ok. To oczywiście opłaty stałe zjadają. Jeszcze liczyłem prąd, ale to liczenie co tu wcześniej. Czyli tu brałem całą kwotę do zapłaty brutto, czyli 132 na kilowatogodziny zużyte, to wyszło 96 groszy. Czyli to bez sensu, takie liczenie przy tak małym zużyciu. Tego troszkę inaczej policzyłem, czyli mniej więcej sobie policzyłem, ile za energię elektryczną wyszło. Do tego opłata dystrybucyjna sama, bez opłat właśnie stałych czy mocowych, abonamentowych. To wyszło gdzieś stówka, podzielono na 140, wyszło 71 groszy. To jest już całkiem, że tak powiem, realna kwota. To się można sugerować za 1 kWh, 71 groszy. Jeszcze dorzucili takie właśnie informacje. Jedna informacja o podatku akcyzowym, właśnie mamy tarczę antyinflacyjną. Obniżone został do 4,6 zł za megawattogodzinę podatek akcyzowy za energię elektryczną. No ale to się już niedługo kończy, dosłownie za 2 dni. Nie wiem, raczej nie przedłużają tego. Nic nie wiem na ten temat. No a jeszcze mamy długie. I tutaj co tu mamy? Stawkę VAT. Do 5%. Na gaz też widzę. I to jest do 31 lipca. Czyli jeszcze troszkę i też nam to zniknie. Tutaj jeszcze dodali jedną karteczkę. A tu jak ktoś ma niskie dochody, się oczywiście na to nie łapie. Bo tylko trzeba było 2100 zł.
To jest od dochodu. Nie wiem, czy na rękę netto, czy brutto, cholera wie. No ale to nawet nie ma szans, czy netto, czy brutto. No, bardziej chyba netto, brutto to. No nie wiem, no ciężko powiedzieć. Nie dotyczy to mnie, ale może kogoś interesuje, to tylko pokazuje. No i jeszcze ta oczywiście sławna żarówka. To była na billboardach. No tu też jest 59% do kosztów uprawnień do emisji CO2 z wyniku polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Koszty pozostałe, koszty obowiązkowe, koszty własne. A gdzie tu jest węgiel? Koszt węgla? Koszty pozostałe? Całkiem mało. Marża 1%. No i to było tyle, jeśli chodzi o rachunek. 23 zł za płatę, 24 powiedzmy, za okrągleniu. Tyle co nic.